10 zakazanych rekordów świata. 10 potęga powieki. Chiński strongman Luo Dejuan miał nietypowy talent. Był w stanie przyciągać samochody ważące nawet 3,5 tony przez kilka metrów przy pomocy liny przyczepionej wyłącznie do jego powiek. W wywiadzie udzielonym magazynowi Daily Star wyjaśnił, że każdy może użyć potęgi swych silnych części ciała, aby dać popis swej sile. Ja skupiam się na treningu słabszych części ciała, aby przy ich użyciu dokonywać niesamowitych rzeczy. Pechowo dla Luo, ale organizacja Guinnessa odmówiła rozpoznania jego dziwacznego hobby jako przykładu światowego rekordu, gdyż stwierdziła, iż jest ono zbyt niebezpieczne. Można powiedzieć, że brzmi to rozsądnie, ale ten incydent nie zniechęcił Chińczyka w jego staraniach o wpis do słynnej księgi. Obecnie skupia się na szeregu innych wyzwań, w tym podnoszeniu wiader wody brwiami, stawaniu gołymi stopami na ostrych przedmiotach i zatrzymywaniu elektrycznych wiatraków językiem. 9. Tłuste koty. Zwierzęta cechujące się otyłością to typowe przykłady wpisów do Księgi Światowych Rekordów Guinnessa. Na przykład, czy wiecie, że najcięższym kotem świata był Australijczyk Himi, który ważył nieprawdopodobne 21 kg i zmarł w wieku 10 lat w 86? To tyle, ile waży przeciętnie 6-letnie dziecko. Kotek nie był w stanie poruszać się samodzielnie, właściciele przewozili go więc na taszce. W 1998 organizacja zrezygnowała z zapisywania tego typu rekordów, gdyż uznała, iż zachęcają one właścicieli do przekarmiania swoich podopiecznych po to, aby znaleźć się w księdze. Otyłość u zwierzaków domowych wiąże się z takimi samymi problemami, z jakimi wiąże się w świecie ludzkim. Może prowadzić do cukrzycy, problemów ze stawami, wątrobą czy powodować raka. Sprawia też, że zwierzęta samodzielnie nie mogą zadbać o swoją higienę. 8. Bezalkoholowy rekord. Co za ironia, że sponsorowana przez browary Guinness, światowa organizacja rekordów o tej samej nazwie, przez prawie 20 lat unikała wszelkich nowych wpisów powiązanych z alkoholem. Skąd takie myślenie? To raczej oczywiste. Firma nie chciała wspierać niebezpiecznego poziomu picia motywowanego chęcią pobicia rekordu. Nie zawsze jednak tak było. W historii zapisów księgi można znaleźć wiele imponujących wzmianek. Na przykład rekord najszybszego wypicia piwa został pobity w 75 przez Petera G. Dowdeswella, który pochłonął 2 litry piwa w zatrważające 6 sekund, ale jeszcze bardziej hardkorowym osiągnięciem jest rekord należący do niezidentyfikowanego Łotysza, który mógł posiedzieć się najwyższym odnotowanym w historii poziomem alkoholu we krwi. Został znaleziony nieprzytomny, ale żywy w 2003, a rekordowa wartość wynosiła 7,22 promila. Przeciętny człowiek zacząłby wymiotować przy 1,2, a przytomność straciłby przy 3, oddychanie zatrzymałoby się przy 4, dlatego też to cud, że ten człowiek w ogóle przeżył. Nie było to planowane pobicie rekordu. 7. Papierowe samolociki. Można uważać, że papierowe samolociki to idealne zajęcie na wyjątkowo nudnej, dajmy na to, lekcji matmy. Jednak dla niektórych jest to poważne wyzwanie naukowe. W lutym 2012 John Collins i Joe Ayob z Kalifornii wprawili w lot skromną papierową konstrukcję, która pokonała niesamowity dystans ponad 69 metrów. Osiągnięcie to dało im wpis do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa. Panowie dzierżą ten tytuł po dziś dzień, ale to im pewnie nie wystarczyło. Dwójka chciała skonstruować samolot, który leciałby dłużej i dalej. Collins wpadł na pomysł umieszczenia swego rodzaju kartonowego dodatkowego skrzydła pod samolotem, które miał trzymać i kręcić nim, co mogło wydłużyć lot nawet do 30 minut. Specjaliści z organizacji, będący pod wielkim wrażeniem designu nowego samolotu, nie zgadzali się jednak na realizację tego rekordu, twierdząc, że przynosi on ciężar wyzwania z aerodynamiki na ludzką wytrzymałość. Pomysł jest jednak zacny, to trzeba przyznać. Numer 6. Rzut oszczepem. Podobnie jak w przypadku poprzedniego punktu, taki ten nie tyle skupia się na zakazanym jako tako rekordzie, ale raczej na sposobie, w jakim próbowano go pobić. W 56 światowy rekord odległości w rzucie oszczepem wynosił 83 metry, ale wkrótce został pobity po tym, jak hiszpański atleta Felix Eraskin wynalazł zupełnie nową technikę. Zamiast tradycyjnego biegu z oszczepem umieszczonym prostopadle do ciała i wzdłuż ramienia, Eraskin łapał go za koniec i kręcił się razem z nim, nabierając pędu, następnie wypuszczał oszczep. Podobną technikę stosuje się przy rzucie młotem. Korzystając z tego sposobu, Miguel de la Cuadra Salcedo rzucił oszczepem na imponujące 112 metrów. Wydaje się zrozumiałe, że wkrótce uznano, iż sportowcy rzucający we wszystkie strony ostrym metalowym kijem to zjawisko zbyt niebezpieczne i zakazano korzystania z tej metody. Interesującym faktem dotyczącym rzutu oszczepem jest to, że treść wyzwania z nim związana musi być często odświeżana, gdy technologia produkcji przyrządów się rozwija, a sportowcy stają się coraz silniejsi.
5. Lampiony. Jakkolwiek piękne by nie były latające lampiony, spędzają sens z powiek wszystkim zainteresowanym ekologią. Plastikowe lub papierowe balony korzystają z nagrzanego powietrza, by unieść się w górę i odlecieć w siną dal. Najczęściej korzysta się z nich przy okazji wesel, urodzin czy innych Bóg wie jakich okoliczności. Ale pamiętajcie, co się uniosło, będzie musiało opaść. Na całym świecie odnotowuje się przypadki zwierząt, które albo zaplątały się w metalowe elementy konstrukcji, albo je zjadły i umarły w wyniku krwotoków wewnętrznych. Co więcej, w 2011 lampiony spadające z nieba podpaliły suchy burz w Myrtle Beach w Kalifornii Południowej, co wywołało pożar, który objął ponad 3 km plaży. W rezultacie tego wypadku w 2014 Księga Rekordów zaprzestała odnotowywania tych rekordów dotyczących liczby lampionów lecących w tym samym czasie. 4. Sporty zwierzęce. Wczesne wydania Księgi Rekordów Guinnessa pełne są wpisów opartych o wysoce kontrowersyjne sporty z udziałem zwierząt, na przykład najszybsze rundy w zapasach wielbłądów. Widowisko to było popularne w Turcji przez ponad 2000 lat i polegało na walce dwóch samców o samicę, dotąd aż jeden z nich nie dał za wygraną i nie uciekł. Zgadzając się z głosami postrzegającymi to show jako staromodne i okrutne, Guinness wycofał się z wpisywania nowych rekordów w tej dziedzinie. Tak samo polowanie na lisy. W księdze znajdował się rekord największego zabitego kiedykolwiek lisa. Jednakże w drugiej połowie XX wieku rozwinęło się wiele ruchów społecznych dążących do delegalizacji polowań na lisy i tak Guinness ugiął się pod ich presją, stwierdzając, że lepiej trzymać się z dala od kontrowersyjnego zagadnienia i w latach 90. zaprzestał odnotowywać lisie rekordy. Podobny los spotkał walki byków czy słoniowe polo. 3. Obżarstwo. Wszelkie wyzwania związane z jedzeniem to konkretna część księgi. Jest cała masa wyzwań polegających na zjedzeniu, tu wpisz dowolną rzecz w mniej niż minutę. Na przykład ponad 9 Ferrero Rocher przy użyciu pałeczek albo 20 M&M'sów, gdy masz zakryte oczy. Uwierzcie mi, te rzeczy są trudniejsze do wykonania niż może się wydawać. Uznaje się, że te wyzwania są raczej bezpieczne, a to dlatego, że ich realizacja jest ograniczona konkretnym przedziałem czasowym. Jednakże wyzwania obżarstwa, polegające na zjedzeniu jak największej ilości czegoś po prostu, zostały zakazane w latach 90., a to z obawy, aby ludzie nie zrobili sobie krzywdy, chcąc przykozaczyć. Zapewne nikt nie płakał po tej decyzji bardziej niż Edward Abraham Miller z Kalifornii, czyli profesjonalny czempion obżartów. Miller był nie do pokonania w spożywczych wyzwaniach w okresie 50 lat. Uważa się, że dziennie pochłaniał 25 tysięcy kalorii, a to równowartość 100 Big Maców. Zdobył ogromną liczbę tytułów, w tym jeden w 63 za spożycie 27 kurczaków przy jednym posiedzeniu przy stole. Dożył sędziwego wieku 89 lat. Numer 2. Brak snu. Większość studentów z pewnością w swoim życiu zarwała choć jedną noc. To jednak nic w porównaniu z 28-letnim fotografem, Tylerem Shieldsem, który twierdzi, że nie spał 40 nocy z rzędu. W celu ustanowienia światowego rekordu w niespaniu, mężczyzna rzekomo pozostawał w stanie czuwania przez 986 ciągłych godzin. Nie pił kawy, ani nie stosował żadnych innych stymulantów, ale od czasu do czasu skakiwał do wanny pełnej lodu, aby się nieco orzeźwić. Podczas pobijania tego imponującego rekordu, Tyler doznał gorączki, zawrotów głowy, halucynacji, a także stracił zupełnie czucie w nogach, ale nie wyłamał się. Czy rekord był wart tej utraty zmysłów? Nie do końca. Światowa Księga Rekordów odmówiła rozpoznania tego wyczynu, twierdząc, że po pierwsze dowiedzenie jego prawdziwości jest niemożliwe, po drugie jest on zbyt niebezpieczny, w związku z czym organizacja nie chce promować takich zachowań. 1. Pochowany żywcem. W 2012 24-letni mieszkaniec Sri Lanki, Magik Janakabasnayake, był bardzo zdeterminowany, by ustanowić nowy światowy rekord w długości czasu spędzonego pod ziemią. Wielu iluzjonistów wykonywało tę sztuczkę w przeszłości, ale to z reguły były małe oszustwa. Albo pod ziemią czekał na nich korytarz bezpieczeństwa, albo mieli aparaturę umożliwiającą im oddychanie. Janaka chyba nie zdawał sobie z tego sprawy i poprosił znajomych, by ci zakopali go żywcem pod ziemią na głębokości 3 metrów, bez żadnych środków bezpieczeństwa. Minęło 7,5 godziny, a przyjaciele postanowili odkopać Magika i ku swemu przerażeniu odkryli, że nie oddycha. Został uduszony ciężarem ziemi, która się nad nim znajdowała. Nie żeby to jakoś polepszyło całą sytuację, ale Guinness po tych wydarzeniach odmówił rozpoznawania tego typu rekordów. Słyszeliście o jeszcze jakichś innych zakazanych rekordach? Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole. Poza tym, kiedyś ze znajomymi próbowaliśmy pobijać najgłupsze rekordy Guinnessa. Linki widzicie właśnie na ekranie, ale są także w opisie. Koniecznie je sprawdźcie, bo są to przezabawne filmy. Piona!